Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszną zapiekankę z młodej kapusty, pieczonej pod filetem z kurczaka i plastami wędzonego boczku. Pyszny obiad dla całej rodziny, który przygotujecie zaledwie w 10-15 minut plus pieczenie. Idealnie smakuje z młodymi ziemniaczkami lub chrupiącym pieczywem. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od młodej kapusty. Musimy odciąć od niej zewnętrzne liście. Potrzebujemy około jedną główkę. Musimy ją pokroić w drobniejsze kawałki. I przerzucamy do naczynia żaroodpornego. Musimy teraz zalać je sosem. Do tego potrzebujemy, mam bulion, w zasadzie rosół z wczoraj, niepełną szklankę, około 200 ml. Dodaję jeszcze dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Dwie łyżki śmietany, takie czubate. U mnie jest gęsta śmietana 18. Dodam jeszcze pieprz czarny. Łyżeczkę słodkiej mielonej papryki. I wszystko sobie zamieszam. Spróbujcie do smaku, czy nie brakuje Wam jeszcze soli, bo to wszystko zależy od tego, jak słony jest bulion. U mnie soli jeszcze trochę mało, więc sobie dodam około pół łyżeczki. Sosem tak przygotowanym zalewamy naszą kapustę. Teraz mięso. Mam przygotowane 3 piersi z kurczaka, to jest około 80 deko. I boczek wędzony surowy w plastrach. Piersi z kurczaka odetnę w polędwiczkę i przetnę jeszcze wzdłuż na połowę. Jak macie małe filety, możecie zostawić je w całości. Mięso opruszamy ulubioną swoją przyprawą do kurczaka. Skrapiamy odrobiną oleju i układamy na kapuście. Na wierzch układamy plastry wędzonego boczku. Posypujemy jeszcze po wierzchu odrobiną swoich ulubionych ziół. Fajnie sprawdzi się oregano, tak jak u mnie. Może być również majeranek, może być suszony lubczyk. Zapiekankę nakrywamy szczelnie folią aluminiową i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza, góra-dół. I będziemy piekli najpierw pół godziny pod przykryciem, a następnie zdejmiemy folię i dopieczemy przez jeszcze kolejne 20-30 minut, aż będzie kapusta miękka. Najlepiej smakuje z gotowanymi młodymi ziemniaczkami. I gotowe. Pięknie pachnie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało.
dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!